Jesteśmy w miasteczku Kilalu z jakichś miejscowych karp. Fajne produkty takie miejscowe. Tutaj mamy nawet ser. To jest ser z dzikim czosnkiem. Wszystko miejscowe wyroby tutaj dookoła. Ludzie sprzedają takie ekologiczne rzeczy. Bardzo fajnie to wygląda. Nawet pieczywo ładnie wygląda. Domowe jedzenie. Zara, zioro. Fajnie jest, ładne krzesełka mają. Zamawiamy teraz kibeczko. Musi być pyszne, bo po 6,40 euro. A fajny pub. A później przyjdziemy, żeby tutaj coś zjeść. Powiedz hello. Hello. Idziemy na serdecie. Pogoda nie sprzyja. Popływamy, zobaczymy kawałek jeziorka. Czas w Irlandii ciekawego. Płyniemy stateczkiem. A na stoliku mamy prawdziwą Irish Coffee i lokalne piwo. To wygląda. Na zdrowie. Widoczki ładne, tylko pogoda irlandzka. Kawa też irlandzka i piwo też. Jak wygląda stateczek w środku, cały. Fajne widoczki. Pogody brakuje. Czyli wypływamy na szerokie jezioro, ale... No, płyniemy sobie statkiem. Tak to wygląda. Jest tutaj już coraz ładniej. Troszeczkę się przestało padać. Fajnie jest. Stateczek, pan za mną, kapitan, steruje małym stateczkiem. Wielkie jezioro, ogromne, naprawdę. Dużo przestrzeni tam, właśnie w tamtą stronę. Jeszcze się ciągnie 3 razy tyle. Brzegu nie widać. Ładna okoliczka, ale wody nie ma lepszej, ale i tak jest ładnie. Bardzo ciekawe zjawisko jak na Irlandię. Zaczęło się słoneczko przebijać przez chmury. A jeszcze króciutko. Tutaj Polish kiełbasa idziemy. Tak, po Polish kiełbasa, bo znaleźliśmy tutaj takie jeszcze ciekawe miejsce. Proszę bardzo, za nami. Polskie smaki. Ej, jesteśmy w irlandzkim typowym pubie, bardzo ładny, klimatyczny, właśnie tak obok stół. Ja sobie zamówiłem przysmak irlandzki. To jest zupka seafood chardway. Seafood chowder, przepraszam, tutaj fachowiec się odezwał. Będziemy próbować, a później jeszcze fish and chips, a kolega zamówił jeszcze... Aris, no. To jest naprawdę dobre. Konsystencja jak naszego kubeczka. Ale naprawdę smaczne. Proszę, na drugie danie. Tradycjonal fish and chips. Angielskie, można sobie w buty wsadzić. To jest naprawdę świetna ryba. Frytki domowej roboty. Są naprawdę świetne, spróbowałem. Ryba już wcześniej jadłem, także nie wątpię, że jest to świetna. A tu kolega zamówił sobie ristiu. To jest baraninka, to są sobie do tego ziemniaczki. Dzisiaj sobie dogadzamy. Niedziela jest. Okej, za mną jest właśnie ten pub, który mieliśmy. Fajnie wygląda ze mną nawet. Dach pokryty z prawdziwą strzechą. Także ten w środku naprawdę pięknie, klimatycznie. Jak ktoś tu kiedyś będzie, polecam naprawdę dobre jedzenie. Co jestem zaskoczony na Irlandię. Na razie, pa. Pozdrowionka z Irlandii dla wszystkich.